postawny, z brodą i niesamowitym błyskiem radości w oczach. Z dystansem do siebie, ale poważnie, ba, bardzo poważnie podchodzący do pracy. Zakochany po uszy w muzyce. Razem z kolegami z liceum w 1983 roku założył zespół muzyczny, który po pół roku prób zawiesił bezterminowo działalność. Dopiero w 2012 roku, czyli po 29 latach, on, czyli jeden z założycieli zespołu, reaktywował go, wydając płyty i koncertując po kraju. Dzisiaj Paweł Wawrzeńczyk, czyli Niespokojny Duch, powie, co lubi poza muzyką. Czyli proszę posłuchać. Moje pasje pozamuzyczne właściwie nie istnieją. Wszystkie pasje związane są z tematami muzycznymi. To się wiąże najczęściej ze sprawami kolekcjonerskimi. Jedną z moich pasji, bardzo, bardzo dla mnie istotnych, jest zbieranie płyt winylowych. I od razu dodaję, że ta pierwsza płyta zakupiona była ponad 4 dekady temu i to był album zespołu Manam. Stałem w ogonku takim 100-metrowym w księgarni na ulicy Piekoszowskiej i wtedy stałem się szczęśliwym nabywcą tej płyty. Kiedyś Korze wspominałem o tej historii podczas składania autografu na tej płycie. No, przy okazji powspominaliśmy tamten dziwny, jeszcze komunistyczny okres. I tak właśnie zaczęła się jego kolekcjonerska fascynacja płytami winylowymi. Teraz jego zbiór liczy, uwaga, 180 tysięcy sztuk. Nie jestem w stanie wszystkich wysłuchać. To już jest kupowanie często całych kolekcji, ale też kupuję pojedyncze egzemplarze gdzieś na Flimtargu. Właściwie czy to jest cała kolekcja, czy jeden ciekawy egzemplarz, cały czas czerpię z tego taką samą wielką radość. Mam sentyment do paru płyt, między innymi do płyty The Doors, Absolute Life. To jest dwupłytowy album, który kupiłem będąc studentem na młodzieżowym obozie pracy w Czechosłowacji. Wydałem wtedy prawie całą wakacyjną miesięczną pensję na tę płytę. Ciekawostką jest to, że będąc po 30 latach w Pradze na koncercie The Doors z Rayem Manzarkiem i z Robbie Kriegerem, dwoma oryginalnymi muzykami z tego zespołu, tę właśnie płytę pokazałem Manzarkowi, a on chciał ją koniecznie ode mnie wycyganić, bo okazuje się, że to jest pierwsze wydanie tej płyty, której on w swoich zasobach nie ma. Do transakcji nie doszło, poprosiłem tylko, żeby mi założył na tej płycie piękny autograf. A miłość do winyli pozostała, bo wszystkie albumy nowego po reaktywacji zespołu Limit mają swoje czarne odpowiedniki. Przy tej okazji polecam winyl zatytułowany Limit i Przyjaciele, gdzie utwory razem z zespołem wykonali także Dariusz Kozakiewicz, Ryszard Sygitowicz czy Jerzy Styczyński. A teraz może będzie ciąg dalszy, także na dużej płycie, bo wspólny utwór Paweł i jego zespół nagrał ze znakomitym skrzypkiem Henrykiem Gębalskim.